Cześć, jestem Chori, Sonia. Pokażę Wam. Dzisiaj nie ma poduszek. Jest jedna poduszka, kilka tylko tych poszewek. Tu mamy z czaszką, tu mamy z serduszkiem, walentynki. I dzisiaj to bardziej tak wygląda. Chcę sprzedać w końcu ten dywan. No i fajnie by było, gdyby ktoś się dzisiaj skusił na plecaczki. A plecaczki idą najczęściej te. I ten wzór też się bardzo podoba klientom. No i oczywiście tu mamy scrunchies. Też tak po kilka tylko powykładałam, żeby też nie było bałaganu na tym stole. Ostatnio dużo się działo, to teraz troszeczkę to stanowałam. Siedzę se i oglądam w ogóle Poland, odpoczywam i słuchajcie, mam, muszę się pochwalić. Wiecie co, nie wiem czy Wam mówiłam, że czekam na ten moment, kiedy zobaczę pierwszy raz kogoś z moim produktem. I zobaczyłam dzisiaj na kiermaszu. Była to wystawczyni, a dokładnie pisarka, tak? Ta pani jest pisarką i sprzedaje swoje książki. I u niej zobaczyłam na stole, a nie pamiętałam, żeby... Ja ją pamiętam, że ona tutaj się regularnie u nas w Morrisonie wystawia, ale ja nigdy... ja nie pamiętałam, żeby ona coś u mnie kupowała. A ja patrzę, a ona ma mój ten woreczek. Tu Wam pokażę woreczek. I tam ma rzeczy swoje pochowane, jakiś tam, wiecie, notatnik czy coś takiego. I jak mi się zrobiło miło, a ja tak do niej podchodzę, mówię, wow, a jak patrzę, a ja, to moje. Ona mówi, że jej mama kupiła. No, a później w ogóle ktoś do niej przyszedł, taka pani, może to ona, nie wiem, no. I czy to może jej koleżanka była, wiecie co, nie wiem. Ale z nią też dyskutowałam, ale wiecie, ten moment, kiedy widzisz, że ktoś ma twój produkt i go używa, no, niesamowite, to trzeba przeżyć. Przeżyłam to i to było bardzo miłe, tak, no. No, a w ogóle jeszcze, że pisarka. Ja mam sentyment do pisarzy, pisarek. Bo ja sama pisarka, znaczy jeszcze niespełniona pisarka. Nie wiem, czy Wam kiedyś mówiłam, że ja zaczęłam kilka książek pisać. Jedną książkę skończyłam i jej cały czas jeszcze nie przepisałam z rękopisu do tej formy elektronicznej, czyli do komputera i wiecie, no. Taka ze mnie pisarka, nie pisarka. To znaczy coś tam napisała, ale nie puściła w świat. O. I na to przyjdzie czas. Na to przyjdzie czas. No, tak przy okazji też Wam chciałam o tym powiedzieć albo przypomnieć prawdopodobnie, bo coś mi się kojarzy, że chyba Wam na ten temat mówiłam, że ja piszę. No, dobrze. Ja sobie tu dalej chilluję, bo są po mnie boli. No, to było w zeszłym roku, że pojechałam wyrywać zęba, bo mnie bardzo bolał tutaj i nie mam go. I prawdopodobnie zostanę też bez tego zęba. No, gdzie szczerbata Aleksandra. Ale wiecie co, daję sobie maksymalnie miesiąc i będę dzwoniła na emergency. No, nie, muszę sobie jakąś wizytę u dentysty zamówić. No, dobra, kończę, bo idzie mały pogrom. No i hej, jak wiecie, jakiś czas temu Ariela przywiozła do mnie materiał. Materiał, z którego będę szyła jej zestaw, o którym Wam mówiłam. Chodzi o te podusie i podłokietniki. I słuchajcie, teraz ja Wam pokażę. Patrzcie, co ja tu mam. To jest 6 metrów materiału. Ale wygląda to naprawdę przerażająco, nie? Wiecie, o co chodzi, że i jak ja to teraz potnę, jak ja to rozłożę i w ogóle, nie? No, a zamierzam w końcu z tym zacząć działać, bo miałam teraz trochę pracy wcześniej i no i zamierzam się za to teraz wziąć po prostu i... I przezwyciężyć swój strach. No, rozwinęłam trochę ten materiał i wygląda on tak.
całe 6 metrów i będziemy działać. Fajny, bo nie jest za sztywny. To jest taki welurek. Taki fajny. Podoba mi się.